Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Dogrywka. Moim i Państwa gościem jest trener aktualnego lidera piłkarskiej czwartej ligi, trener Gwardii Koszalin Mirosław Skórka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Lider rozgrywek po trzech kolejkach. Malowany lider czy w pełni zasłużony lider rozgrywek czwartej ligi? Może trochę niespodziewany lider, ale no z tych spotkań, które rozegraliśmy, dwa spotkania, wygraliśmy. Szkoda, że nie graliśmy tego ostatniego meczu z Piastem Drzonowo, który się nie odbył. No ale to nie z naszej winy, my chcieliśmy grać. Szkoda, cieszymy się na razie. Chciałbym, żeby tego lidera utrzymać jak najdłużej, a najlepiej do samego końca rozgrywek. Panie trenerze, przed rozgrywkami ciężko powiedzieć, kto jakim potencjałem dysponuje. Dwa spotkania wygrane z Wybrzeżem Rywalskim Rewal i z Gryfem Kamień Pomorski. Dwa dramatyczne właściwie mecze. I te dwie drużyny mają w tej chwili 6 punktów i niewiele tracą do Gwardii. Czyli właściwie zagraliście z jednymi z kandydatów do czołówki ligowej. No, wygląda przed sezonem, że głównymi kandydatami powinny być Pogoń Barlinek, Hutnik Szczecin, Drawa Drawsko, Gryf Kamień Pomorski. Może jeszcze jeden, dwa zespoły. Mam nadzieję, że i my się będziemy w tej rywalizacji liczyć. Dwa spotkania, w obu spotkaniach przegrywaliście 0-2. Wyprowadziliście wynik na 3-2, zwycięstwa i z Rewalem, i z Gryfem Kamień Pomorski. Jakiś taki scenariusz pod kibiców, po to, żeby podbić emocje związane z drużyną? No ja już zaznaczałem, że wolałbym, żeby tak spotkania nie wyglądały, bo z jednej strony trzeba się cieszyć, że zespół w jednym i w drugim spotkaniu przy wyniku 0-2 podniósł się i rzeczywiście drugie połowy, tak w Rewalu, jak tutaj w Koszalinie, mieliśmy naprawdę bardzo dobre i doprowadzić do wygranej jest to no, duża i zasługa, i duże zadowolenie, ale z drugiej strony nie możemy doprowadzać do takiej sytuacji, że trzeba wynik gonić i te dwie bramki i u nas, i w Rywalu uważam, że to były no, po błędach obrońców stracone i no, należy robić wszystko, żeby te błędy wyeliminować i takie sytuacje się nie powtarzały. Dla kibiców no, jest to w jakiś sposób emocjonujące, natomiast ja nie chciałbym tak przeżywać takie mecze, żeby one tak się odbywały, choć oczywiście dobrze było, żebyśmy wygrywali. Dwa spotkania, dwa zwycięstwa. W obu przypadkach zwycięstwa przychodziły w drugiej połowie. Od 60 minuty, tam gdzie inne drużyny już zwalniają tempo, Gwardia włącza drugi bieg i zdecydowanie wygrywa mecze. Czyli ten obóz, który był przygotowawczy, który został zorganizowany po raz pierwszy od wielu lat, chyba daje pozytywne efekty. No chyba tak to wygląda w tych pierwszych spotkaniach. Bo nie ukrywam, że cieszyłem się, że mogliśmy wyjechać. Choć to był krótki, 6-dniowy, ale popracowali chłopcy dosyć mocno, zdecydowanie. I na razie przynosi to efekty. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. W tych dwóch pierwszych spotkaniach z przebiegu meczu wygląda, że jednak jesteśmy dobrze przygotowani. Panie trenerze, transfery się zwracają. Zawodnicy, którzy przyszli do zespołu przed tym sezonem, strzelają bramki, decydują o losach spotkania. Tutaj w pierwszym spotkaniu ligowym Ogrodowczyk Sorbian wpisuje się na listę szefów Hołup. W drugim pojedynku Podpryga, który no, praktycznie z marszu wszedł do drużyny na drugą część pojedynku z Gryfem. Kolejna bramka Daniela Sorbiana. No naprawdę, jeżeli chodzi o te transfery, no i bramkarz Piotr Kazimierczak. Kilka oczywiście innych ciekawych postaci w zespole, które doszły do drużyny koszańskiej, no ale chyba jednak te transfery się zwracają. To fakt. Z tym, że trzeba przyznać, że my nie pozyskaliśmy zawodników jakiejś wysokiej klasy, bo przykład jest Pogoni Barlinek, nawet z naszego terenu, gdzie poszedł Molongo i Husejko ze Sławy Sławna, to są zawodnicy bardziej uznani w środowisku piłkarskim. Natomiast ci, co przyszli do nas, są to zawodnicy znani. Część grała z nich, tak jak Sorbian, Stępniak, to byli dawni gwardziści, no ale przyszli tylko z piątej ligi, z wiekowianki wiekowo. Natomiast i Ogrodowczyk, i Hołup przyszli z Leśnika Rossy. Tam też nie grali pełnych spotkań, grali przeważnie po połówce.
No i dlatego mówię, że nie są to może zawodnicy wielkiej klasy, jak na nasze, jak na tą czwartą ligę, ale ich przyjście w jakiś sposób tutaj zmobilizowało dotychczasowych zawodników, nastąpiła rywalizacja w przodzie i w pomocy. W większości mam po dwóch zawodników na pozycję, trochę problemy są z obrońcami, ale fakt, że na dzień dzisiejszy no, widać, że ich wartość przydała nam się i w jaki sposób nam pomogli odnieść zwycięstwo. No ale tutaj nie w pełni się zgodzę z trenerem, bowiem ta interwencja Piotra Kazimierczaka na zakończenie meczu z Gryfem Kamień Pomorski mogłaby być ozdobą niejednego meczu z Ekstraligi piłkarskiej w naszym kraju. No rzeczywiście Piotrek dobrze pobronił w obydwu spotkaniach, dobrze pobronił, a tą sytuację, którą wybronił praktycznie w ostatnich sekundach, no to znamionuje dużą klasę. Zresztą Piotrek jest czołowym bramkarzem, jeden z lepszych bramkarzy tutaj w naszym rejonie, ale też to jest dawny gwardzista i cieszę się, że na koniec może on jeszcze nie jest koniec jego kariery, ale w końcówce jego kariery, że przyszedł do nas i rzeczywiście i w tym spotkaniu, i w rywalu dobrze bronił i uważam, że to jest jeden z tych najbardziej pewnych punktów, które pozyskaliśmy. Tak jak trener powiedział, mamy problemy z linią defensywy. Jest czterech zawodników podczas ostatniego pojedynku, gdzie no, popełniają błędy nasi stoperzy. Dariusz Perlak czy Bartłomiej Szczepański, jest tutaj też Tomek Nowak, Marcin Ignaszewski wyjątkowo chyba w tym sezonie, już w zeszłym próbowany na pozycji defensywnego zawodnika. No ale jednak ta defensywa nie jest takim monolitem, taką solidną formacją naszej drużyny. No takie pytanie, co z Jarosławem Chwastkiem? Ten zawodnik, który końcówkę sezonu grał rewelacyjnie, jeżeli chodzi o defensywę drużyny koszańskiej, no w tej chwili nie wznowił treningu. Czy będzie on uzupełnieniem składu, czy też będzie pan szukał innych rozwiązań? Jeszcze może dwa słowa odnośnie Marcina Gnaszewskiego. On praktycznie gra na obronie z konieczności. To nie jest typowy obrońca. On ma ciągotki do przodu i niejednokrotnie właśnie te miejsca robi się dziura w obronie i w tamtych sytuacjach też jest, i w tych miejscu jest niebezpiecznie, dlatego że Marcin gra bardzo ofensywnie. No ale tak jak zaznaczyłem, że mamy w jakiś sposób problemy pewne w obronie. Olechnowicz wyjechał do pracy, choć już wznowił treningi. Ale to miejsce, uważam, że ta formacja jest chyba na dzień dzisiejszy. Nie ma jako zawodników, których można było wymienić. Natomiast odnośnie Chwastka, no wyszły pewne drobne nieporozumienia i on z własnej nieprzymuszonej woli zrezygnował. Teraz ma trochę problemy i może nie problemy, ale prowadzi interes w Mielnie, prowadzi ośrodek wypoczynkowy, nie ma możliwości trenowania, choć po ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy i zgłosił ponownie akces i chęć gry, ale to jeszcze uważam, że kilka tygodni potrwa.